Cześć Tomadzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Never Alone The Fox Tales. To jest już ostatni odcinek, słuchajcie. No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Ja tak wstępnie mogę powiedzieć, że miło mi było powrócić do tej gry. Ostatnio tutaj bawiliśmy się pod wodą kuleczkami i tymi stworkami wydechowymi, jakkolwiek to brzmi. I teraz sobie płyniemy dalej. Już, od razu silne prądy. Nie zżerać mnie, nie wolno. Zawsze powtarzam, że byłam grzeczna w tym roku. Jak słodko ją budził. Myślę, że on mógł mieć taki zimny nos, tak wolno. Okej. Ta mysza dobrze mi nie wróży, wiecie? Gap się za mną, gap! O, dobra, teraz jesteś na górze. To mi chyba nie przeszkadza, bo ja i tak muszę dołem przepłynąć. A, tu są te macki, dobra. Płyniemy sobie na górę, nie? Ed! Chodź, lisek. Spróbujemy pokombinować. O, obróciło. Bardziej się spodziewałam, że popłynie na lewo i będę dalej musiała kombinować, ale okej. Tutaj jest... Chodź, bo ona się boi tego. Zdawaj tu. Nie, bez lisa. Nie to, sorry. Ja zwykle się mylę. Miał być ku. Ja sobie przepłynęła tutaj dołem. Na radę. A, musimy kulkę zrzucić. Dobra, to ty... Ty, Nuna, bądź w takiej pozycji, jakowej jesteś. My wrócimy sobie tutaj. No, a nie... No, nie tędy, no tak. Oczywiście, dołem. Chodź ty tu. No, mnie już tam nie popychaj. Czekajcie, ja to muszę zblokować za tą skałką. I co, my będziemy się bawić w kotka i myszkę? Bliska i myszka. Ej, no ja chciałam tak na szybko. Jak to zrobić, żebym ja mogła wyleźć tam na górę, a żeby mi prądy nie przeszkadzały i żeby jeszcze ta maszkara tu była? Jakoś tak na szybko. To się nie da chyba na szybko. No, gdzie mnie za nogę złapałeś? Już prawie zdążyłam! Hej! Jaki lisek w śmiesznej pozycji. Bo liskiem tam na pewno ja się nie dostanę. Się ulokuję tu. Lisek, chodź. Spróbuję. E, patrzcie, dało radę.
Ja byłam święcie przekonana, że tym prądem tutaj nie dam rady. Dobra, poszło. Podnieś. Nam się to skaturla. Dobra. Jeszcze nam tam wyrzuciło. Lisek, chodź. Nie, nie tędy! Ja to zawsze w nieodpowiednią stronę. Dobra, jest. Teraz ty chodź tu, bierz to. Ale zaraz... Lisek jeszcze niżej. O, tak. Super. Mysza, a kto ci pozwolił jeść takie niezdrowe rzeczy? Jezu, to trzeba będzie znowu zrobić kooperację, tak jak kiedyś, pamiętacie? Zrobimy tak. Lisek na górę. Sio. Nie no, nie w tą mańkę! Tyle razy ci mówię, że w dół! Tu. Dobra, tu już będziesz łapał. Zrobimy tak. Dawaj szybko na dół. Poszły. Z lisem razem. Okej. Chodź, Nuna. Ja wolę ciebie przeprowadzić sama. Chodź, Lisku. No, Lisek, tam. Siup. Dobra, jest zapis. Ta mysz jest obleśna, ja wam powiem. Czekajcie, my musimy tędy chyba. Zrobić sobie prąd. O. No, napłyniesz. Byłaś. No i... No nie lisek, tylko Nuna. Płyniemy. Powiem wam, że myszy nie lubię. Jakoś nigdy nie miałam sentymentu do tych zwierząt. Wolałam zdecydowanie zawsze szczury. Okej. Ej, znowu go. W sumie nie pierwszy. Gdzie nas zapisało? O, w łódce. To dobrze. Jak widzicie, od ostatniego odcinka nauczyłam się wysłuchać. Okej. Pubral gurom, ale pisakto awinga pak. Anguyal gurom, tigup lugu pamingagun. Okej, dobra. Trzeba było mysz za ogon pociągnąć. Wolę jakoś szczury, nie wiem. Myszy mnie do końca nie przekonują. Coś mi mówi, że ja powinnam najpierw prądy okiełznać i potem na górę i do ogona, tylko jestem ciekawa, w jaki sposób, jak tam ta mysz będzie. Chodź tu na dół. Dobra, teraz... Nie! Mówiłam, że ta mysz się niezdrowo odżywia? Dobra, dalej ja nie chcę. Nie w dół. Nuna. W tą stronę, dobra. No, ale jak ja tutaj stanę, to ona mnie nie zeżre? Jak ja przywrócę prądy? Zobaczymy. Chyba nie szybko się przyłączę. A nie, nie, że zaraz.
Gdzie moja łódka? Łódka, łódka, wróć. Lisek, lisek, płyń. No, wyłaź. Dobra, no nawiosłujemy. Dobra, jest zapis, to jest dobrze. Kto wymyślił parkury? Co do ogona się wspinamy. Dlaczego ty uciekłaś? Dobra, lisek, chodź, pomożesz. Czemu ty, lisku, nie możesz płynąć niżej? Nuna musi niżej stanąć? Tak. Tutaj widzicie, był taki snop tego światła, jakby, o ten. O tu, nie? I stąd się domyśliłam, że tam trzeba. No, weź to wyżej. No i jeszcze wyżej, jeszcze, jeszcze. No gdzie tu? Ja tu muszę kulkę zwalić, a ty znowu będziesz się niezdrowo odżywiać. A jak wezmę o jedno niżej, że tu? Bo to niższe ją wygoni, nie? Ale podejrzewam, że ona wróci znowu tam, nie? No właśnie. To dobra, tutaj widzę, że znowu musi być kooperacja. Wygońmy mysz. Sio. Weźmy to na drugi poziom. Tu. Lisek, czekasz tutaj. Nuna, bierz kuleczkę. No bierz, bierz. My to rzucimy i spróbujemy mysz przegonić wtedy. Chyba nie do końca miało tak wyglądać, co? Chyba, że ja mogę to... Tak, ja mogę aż tutaj to zsunąć. Dobra, chodź. Wracaj, ty dziwadło. No nie mówcie, że popsułam! Chodź tu. Mówię. Dobra, tu naprawione. Czyli muszę na sam dół aż to ściągać. Chodź, wracasz tu. Nuna, ty jeszcze raz. Lisek bardziej tu. No i znowu, dawaj, dawaj, jeszcze raz może wyskoczy. No czemu to mi nie ten? A jak ja to w ogóle wyciągnę tu, to co się stanie? Ja tu umiem zepsuć wszystko, nie? Jak się patrzy ta mysza za mną? Cibel tu. Chodź tu. No i dobra, i to mi zagania tą kulkę aż tam. Gdybym ja zrobiła tak. O, dobra, stój. Łódka. Aha, ja nie mogę łódki ustawić tak, żebym mogła tutaj kulkę miotnąć. Bo tam nie doskoczę wtedy. Czekajcie, jeszcze raz spróbuję. Nie, bo tędy nie wyskoczę, musi być łódka z tamtej strony. Dobra. To wyłaź tam. No ewidentnie muszę rzucić tutaj, tylko czekajcie, niech ja się
Uporam z tym. Tu gonię mysz. Ona jest wtedy tu. A ja by tą kulkę wyrzucić, jak ta mysz będzie już w trakcie uciekania. Dobra, łódka jest nieważna w tym momencie. Nie, no teraz ewidentnie mi zeżre, nie? Mysza. Chyba, że tak. Teraz... Zaraz lisek wyżej. Tu. No narzucasz. Lisek. O. Tak. Super. Dobra, lisu jeszcze raz trzeba pogonić, mysza. Mysze boją się lisów tak normalnie? Chyba tak, lisy mogą już żerać. Ty sobie chodź do łódeczki. Nunę też bym poprosiła do łódki. A my teraz chyba nie damy rady przez prąd. Lisek, jeszcze raz musisz pomóc. Nie wiem, po co ja kombinuję, żeby ten lis ze mną konkretnie też pływał, ale okej. Chodź na drugi poziom, o tu. Teraz ty bierz, chodź, pływamy. Dobra, jesteśmy oboje. I co ty teraz tu? To ty teraz jesteś na dole, mam rozumieć. Dobra, Nuna, ona musi być niżej. Powiedzmy, że tu. I my musimy zrobić jakoś tak, żeby ta mysz nie chciała być ani tu, ani tam. Nie no, ja nie chcę. Trzeba będzie chyba tutaj na środek zapodać te ten. Tutaj, gdzie były te kamyczki. Chodź. Mysz sio, tędy sio. Przecież tędy można było przyjąć. O, widzicie? Mysz sobie... O, będzie ogon. Jak się lisek tutaj znalazł? Ej, nie mówcie, że... Niech mi się to nie wali. Lisek, chodź. Kim trzeba będzie sterować? Liskiem czy Nuną, żeby to poszło bardziej? Nuna. Chodź. Mysza sio. No tak, najpierw to zginąłeś, a teraz mnie na... śmierć zostawiasz, tak? Wdzięczność od zwierząt, prawda? A, mysza poszła są. Idź z tą paszczą. Anna huding asin katagala romin uyang nin aglan awingakpak kibiruk. Imerme asi matup kahone uka tome. Cóż, trudno. Zdarza się. Jak do domu? Przecież oni małej myszki szukali, prawda? Przecież ja raz nie muszę wysłać. A. Mhm.
To słodkie było. Lagin sulit man nak kepalok ukak semarok. Jabrani awing ngakpak si suruk kepalami nar ramun. Si kubin lepak lu kepalok teman nak. Uvona unipkak takna panigum ukoti sukanga. Okej, okay, to byłoby na tyle. No, mówiłam, dodatek jest bardzo krótki. Co prawda, koniec mnie rozwalił. Pokonaliśmy, słuchajcie, wielką mysz. No i super, fajnie, wracamy do domu. Dobrze, ale nie zaczynało się od tego, że wyruszyliśmy, żeby szukać naszej małej myszki, którą przestraszyliśmy. No, tak de facto było w pierwszym odcinku. W drugim odcinku już praktycznie nic o tej małej myszce nie było, bo siedzieliśmy ciągle pod wodą i bawiliśmy się kuleczkami. A tutaj teraz dalej nic nie było o myszce w trzecim odcinku, tylko już skupiamy się na olbrzymiej myszy, która grasuje w jeziorze i którą mamy pokonać, żeby wszyscy byli szczęśliwi i nie bali się już jeziora, prawda? No i na koniec nagle się przypomina, że hej, no myśmy przecież po małą myszkę wyruszyli, ale super, znalazła się sama, więc nie ma problemu. Nie no, fabuła troszkę taka rozbrajająca dla mnie. W sensie takim, że to mnie nie zaskakuje, ale jest takie dziwne wręcz poprowadzenie tej fabuły. Co do samego dodatku, no gra, słuchajcie, z tego co pamiętam, podstawka zajęła mi 5 odcinków, dodatek zajął 3, więc myślę, że jest dobrze. No bo wiadomo, mało kiedy dodatek jest dłuższy niż podstawa, nie? Zwłaszcza, że to jest... no, krótka gra, więc trudno, żeby dodatek był dłuższy. Ogólnie same zagadki jakoś tak mocno skomplikowane nie były. No, dzisiaj ta ostatnia z tą myszą, no trochę dla mnie tak. No, może komuś by szybciej to poszło. Jednakże nie było jakichś takich większych problemów w tym dodatku jak w podstawce. W podstawce pamiętam jedno miejsce, gdzie albo coś spadało, albo były jakieś kolce i trzeba było w miarę szybko się wdrapywać. To pamiętam, chyba kina miała straszny problem z tym. Mi to w miarę poszło, ale no było problematyczne miejsce. Mogę wręcz powiedzieć, że troszkę niedopracowane, bo tam trzeba było perfekcyjnie w odpowiednim momencie się wybić. Tutaj takich miejsc nie było, tutaj wszystko szło tak dość gładko, miło i przyjemnie. Więc dodatek jest taki, no, łatwiejszy, mogę powiedzieć, niż podstawka. Jakichś większych błędów nie widziałam. Wszystko fajnie utrzymane w tej samej grafice, w tym samym tonie muzycznym. No, mogę polecić każdemu, kto grał w podstawkę, żeby sobie zagrał. Z tego, co pamiętam, ja za dodatek dałam chyba dychę, więc też cena nie była jakaś mega wygórowana. A patrząc na długość, to myślę, że jest w miarę okej. Okay. I cóż, no bym tak oceniła, nie wiem, no 8 na 10 myślę, ale to głównie przez to ze względu na długość, bo też bardzo fajnie tutaj tak się słuchało tych, tak jakby ich podań, tutaj na koniec mamy właśnie zdjęcie wybrzeża i oni, no nie wiem, czy wierzą, czy to jest u nich taka legenda, że tam była kiedyś mysz, prawda? Więc to jest takie fajne, takie ich regionalne, no. To mi się bardzo podobało. No i cóż, myślę, że na tym zakończymy tę serię. Ja zapraszam Was na inne serie na moim kanale. Dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tej. Trzymajcie się, no i cześć.